Hej, hej, dzień dobry, z tej strony Beata, witajcie serdecznie pierwszego dnia wiosny na moim kanale Beata M w kolejnym odcinku z serii Styl. Dzisiaj z okazji pierwszego dnia wiosny przygotowałam kilka naprawdę wyjątkowych i specjalnych dla mnie stylizacji. To są takie stylizacje, na które się już po prostu nie mogę doczekać po długiej zimie, kiedy w końcu mogłem wyciągnąć swoją praktycznie całą beżową garderobę i trochę poszaleć. Powiem szczerze, że dzisiaj stwierdziłam, że skoro mamy wiosnę, pewnie przydałoby się trochę kolorów. To powiem szczerze, że zaczęłam kombinować, zeszło mi kilka godzin i tak naprawdę z czym wylądowałam? Ze swoim stałym repertuarem, czyli generalnie z takimi neutralnymi kolorami, z beżami, bielą, czernią i ewentualnie kilka pasteli się znalazło. Pomimo tego, że chciałabym wdrożyć do swojej garderoby troszeczkę szaleństwa i trochę więcej barw, to jednak takie klasyki sprawdzą się najbardziej. No i tak jak widzicie, to są rzeczy, po które sięgnęłam do swojej garderoby, to nie są rzeczy nowe, kupione przed chwilą, wraz z nowym sezonem, tylko to są takie rzeczy, po które sięgam z sezonu na sezon i one się po prostu zawsze sprawdzają. A jeżeli chcemy trochę poszaleć z kolorem, to myślę, że jak najbardziej możemy się wybrać do sklepu i kupić kilka fajnych, nowych rzeczy. Natomiast ja gwarantuję, że taka garderoba Was nigdy nie zawiedzie, bo po prostu, kiedy byście po nią nie sięgnęli, to sprawdzi się idealnie. Ja zacznę dzisiaj od pierwszej mojej stylizacji, którą właściwie mam na sobie. Powiem szczerze, że cały ten film troszeczkę zrobiłam od tyłu, bo przeważnie wygląda to w ten sposób, że ja albo dzień wcześniej, albo z samego rana przymierzam stylizację, kombinuję, wymyślam i przeważnie zajmuje mi to naprawdę wiele godzin. I pomimo tego, że te filmy właśnie z serii Styl przeważnie są najkrótsze, to jednak one zajmują mi najwięcej czasu, ponieważ muszę wymyślić tą stylizację, muszę ją nagrać, potem zmontować, potem ją przymierzyć i słuchajcie, naprawdę zajmuje to kupę czasu. Natomiast dzisiaj stwierdziłam, że wymyślając stylizację, będę je po prostu od razu nagrywała. No i tak mi się przeciągnęło, słuchajcie, że nie wiem, czy się wyrobię dzisiaj w czasie, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok. Więc mam na sobie już ostatnią stylizację, którą dzisiaj wymyśliłam. I stwierdziłam, że w sumie nie będę się przebierała. Pokażę Wam, w jaki sposób ona się prezentuje tutaj na mnie i zaczniemy sobie właśnie od tego. Czyli wyszłam od mojego prochowca w kolorze kamelowym. To jest, słuchajcie, prochowiec, który wisi u mnie już tyle sezonów i za każdym razem, jak go pokazuję, to dostaję mnóstwo pytań z wiadomościami, bo Beata, skąd on jest, bo jest naprawdę rewelacyjny. I to jest taki prochowiec, który kupiłam w Zarze ładnych lat temu, klasyczny fason, klasyczny wzór, kolor przepiękny. I pomimo, że tego dokładnie egzemplarza nie ma już w Zarze, to myślę, że nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem super prochowca w bardzo podobnym wydaniu. Ja postaram się oczywiście w miarę możliwości podlinkować Wam rzeczy, które dzisiaj pokazuję. Oczywiście to nie będą wszystkie te same rzeczy, które ja posiadam, ale po prostu, jeżeli na przykład szukacie takiego kamelowego płaszcza, to postaram się poszukać na kilku stronach i podlinkować Wam w opisie filmu poniżej. No i być może ułatwi Wam to również zadanie. Więc taki płaszcz, jeżeli sobie zainwestujecie, oczywiście w cudzysłowie, to będziecie mogli nosić z sezonu na sezon, on nigdy nie wyjdzie z mody i tak naprawdę, słuchajcie, nic się z nim nie dzieje, tak, nawet, powiem szczerze, nawet się on nie brudzi. Więc myślę, że naprawdę jest bardzo praktyczny i wygląda zawsze fajnie i elegancko. Ja dzisiaj dobrałam do niego białą koszulę ze stójką, to jest koszula ze stójką marki Dubary, ale również ponownie postaram się Wam podlinkować coś podobnego. Do tego dobrałam beżowe spodnie z Zary, które również wiszą w mojej szafie od kilku sezonów. I żeby nie było nudno, no bo mogłabym tutaj wziąć beżowe szpilki i o nich oczywiście pierwsze co pomyślałam, czyli takie beżowe, zamszowe szpileczki, ale stwierdziłam, że ach, niech się tutaj zadzieje w tej stylizacji, trochę zaszalejemy, już zdejmę Wam but i do tego wybrałam swoje buty w panterkę. I to jest taki też wzór ponadczasowy. Myślę, że pomimo tego, że wzór zwierzęcy raz jest, raz odchodzi, ale on zawsze powraca. Natomiast ja osobiście uznaję takie buty za klasyk, więc stwierdziłam, że do tej stylizacji będą fajnie wyglądały. Myślę, że bardzo dobrze wyglądałaby czerwona szminka. No oczywiście możemy sobie poszaleć, zaszaleć, natomiast fajnie jest móc już w końcu założyć takie lekkie, letnie rzeczy w jasnych barwach, nie obawiając się, że zaraz coś po prostu pobrudzimy. Także to jest moja propozycja numer jeden.
propozycja numer 2 i do niej wybrałam nowość w mojej szafie, muszę się przyznać. To jest marynarka firmy Basch. Marynarka, kurtka, którą jak zobaczyłam na stronie internetowej Outnet, to od razu się zakochałam, stwierdziłam, że musi być moja i być może, że ta kurtko-marynarka jeszcze jest dostępna, więc postaram się jej poszukać i Wam ją podlinkować. Co mnie urzekło? No przede wszystkim taki fason, taki wzór w stylu safari, który ja osobiście bardzo lubię. Podoba mi się to, że w środku mamy pasek dołączony, natomiast tego możemy wyjmować i możemy włożyć pasek, na który mamy akurat obecnie ochotę, czy to będzie brązowy, czy czarny pasek, czy też w jakimś innym stylu. Także daje nam to dużo różnych możliwości. Do tego wybrałam biały, klasyczny sweterek z mango i on też był jakoś tak kupowany kilka miesięcy temu, więc być może, że on dalej jest dostępny, ze stójką. Jest to taki ciepły odcień bieli, który fajnie się komponuje właśnie z beżami. Klasyk, bez żadnych napisów, bez żadnych zdobień, tam delikatnie pojawiają się tylko takie przeszycia, kropeczki w postaci takich delikatnych kropeczek, ale myślę, że to jest niezauważalne. Piękny, taki klasyczny sweterek, który naprawdę wygląda świetnie praktycznie ze wszystkim, więc tym razem dobrałam go właśnie do tej marynarki i do tego sięgnęłam po swoje białe spodnie typu mom jeans z mango oraz obuwie na płaskiej podeszwie, więc oprócz tego, że wyglądamy dobrze, to jest nam wygodnie, myślę, że naprawdę jest to świetne rozwiązanie. Moja propozycja i tutaj słuchajcie, miałam naprawdę mnóstwo wizji i pomysłów do tej, co dobrać do tej sukienki, ale ostatecznie stwierdziłam, że ona sama w sobie jest tak fajna i właśnie chciałam Wam pokazać, że posiadając taką sukienkę ze sweterka z długim rękawem, to naprawdę nie musimy dużo myśleć ani kombinować, ponieważ ona sama w sobie wygląda naprawdę świetnie. Tutaj mogłam wykorzystać pasek, związać ją w talii, ale stwierdziłam ostatecznie, że po co? Ona sama w sobie wygląda naprawdę bardzo fajnie. Do tego dobrałam brązowe kozaki oraz małą torebeczkę z Zary, również z tym brązowym akcentem i stwierdziłam, że nic więcej nie potrzeba, fajna stylizacja. Oczywiście, jeżeli gdzieś będziemy wychodzić, no to trzeba zarzucić jakiś płaszczyk, ale ja stwierdziłam, że nie ma sensu tutaj jakby powielać tego, co już Wam pokazałam, bo mogłabym założyć tutaj ten prochowiec, taki czy czarny. No w sumie tak naprawdę cokolwiek, czy jaką kurtkę będzie to dobrze wyglądało, ale chciałam Wam pokazać po prostu, jak fajnie wygląda taka sukienka sama ze sobą, z kozakami. Myślę, że naprawdę jest to świetne rozwiązanie dla tych osób, które wstają rano i nie wiedzą, co na siebie założyć. Sukienka. I jesteśmy gotowe. Propozycja, no jedna z moich ulubionych, ponieważ uwielbiam biel i o ile mogłabym ją nosić przez cały rok, to czasami po prostu te zimowe albo jesienne deszczowe popołudnia sprawiają, że no nie za często sięgam po ten zestaw, chociaż uważam, że wygląda on przez cały rok świetnie.
cały monochromatyczny, biały look. Oczywiście, tak jak wcześniej Wam powiedziałam, jeżeli o mnie chodzi, to u mnie przeważnie ta biel jest w takim odcieniu kremowym, może nie, w takiej złamanej bieli, takiej bardziej śmietankowym odcieniu, przez co na przykład dobrze to wygląda do mojej karnacji. Natomiast myślę, że każdy jest w stanie sobie dopasować do swojej karnacji, do swojego typu urody odcień taki bieli, który po prostu, w którym wygląda dobrze i w którym się dobrze czuje. Myślę, że osoby o takim chłodnym typie urody, na przykład blondynki z jasną karnacją, niebieskimi oczami, to pewnie sięgną po taki bardziej chłodny odcień, natomiast w moim przypadku tutaj to sprawdza się bardzo fajnie. I do tej stylizacji ja wybrałam białe spodnie, które ukazują kostkę, no po prostu są świetne, bardzo je lubię. To są moje stare jeansy od J Brand, do tego sweter z dekoltem okrągłym, tak zwany crewneck od Marco Polo, bardzo fajny, taki... To jest taki sweter właśnie idealny na taką porę przejściową, ponieważ nie jest zbyt ciepły, nie będzie mi w nim chłodno, no i również nadaje się na przykład latem. Możemy go założyć albo na przykład zarzucić na ramiona. Bardzo fajny jest, jestem z niego bardzo zadowolona, on był dostępny w kilku kolorach, więc myślę, że warto sobie go sprawdzić, bo to jest po prostu też taki klasyk uniwersalny, który zawsze dobrze wygląda. No i do tego narzuciłam swój swetropłaszcz, który jest z Zary i on... Niestety również jest sprzed kilku sezonów, więc pewnie go nie dostaniecie, ale być może uda mi się dostać coś takiego w podobnym stylu. I do tego stwierdziłam, że płaskie obuwie, tym razem sięgnęłam po swoje mokasyny od Totsa, do tego wybrałam duże czarne okulary od Celine i torbę od Celine i cała stylizacja, zobaczcie, taka smart casual, no po prostu bardzo fajnie się w niej czuję. Moja propozycja, tutaj będzie zaskoczenie, ponieważ sięgnęłam po czarną marynarkę, no ale w połączeniu oczywiście z białą koszulą. Wybrałam białą oversize'ową koszulę, dość długą, którą możemy nosić do obcisłych spodni albo na przykład do grubych leggingsów. Do tego wybrałam czarny pasek wiązany w talii oraz również wygodne, płaskie obuwie, chociaż oczywiście kozaki prezentowałyby się tutaj bardzo dobrze, to ja jednak sięgnęłam po wygodną alternatywę. Natomiast myślę, że kozaczki czy też buty na obcasie będą do takiej stylizacji zawsze dobrze wyglądały. Kolejna moja propozycja, musiałam po prostu, powiem Wam szczerze, tak główkowałam, myślałam, co by tutaj wymyślić, no i nie mogłam nie zawrzeć tej koszuli, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych obecnie koszul, które kupiłam w Mango na przecenach. One czasami się pojawiają, słuchajcie, jeszcze się zdarza. Ona występuje również w takim odcieniu niebieskim, takim gołębim oraz w tym beżowym odcieniu. Świetna koszula z takimi bufkami oraz ze stójką, którą ja osobiście bardzo lubię. Świetnie się w niej czuję, naprawdę już wymyślałam tyle różnych stylizacji. Natomiast stwierdziłam tym razem, że muszę spróbować założyć ją do jeansów. No i słuchajcie, mam takie jeansy właśnie typu, to są chyba mom jeans, to są chyba dalej mom jeans, czyli takie troszeczkę z wyższym stanem, one mają trochę szersze nogawki. I powiem Wam szczerze, naprawdę bardzo mi się spodobała ta stylizacja, no i powiem szczerze, naprawdę bardzo mi się spodobała ta stylizacja, no i do tego, żeby...
nie do końca skrócić te nogi przy... No bo wiemy, że takie jeansy mom jeans potrafią delikatnie skrócić sylwetkę, chociaż nie ukrywam, że mi to nie przeszkadza. To jednak stwierdziłam, że fajnie będą do tego wyglądały buty na obcasie i do tego wybrałam szpilki klasyczne w beżowym kolorze, w takim cielistym, dzięki czemu no, sylwetka po prostu optycznie jest wydłużona. No i taka propozycja, no jak dla mnie po prostu rewelacja, bardzo mi się spodobała. Mam nadzieję, że Wam również. Kolejnej stylizacji wybrałam spódnicę w takim delikatnie zielonym odcieniu. To jest taka, nie wiem, taki herbaciany zielony, naprawdę delikatny. Bardzo mnie urzekła ta spódnica, kupiłam ją chyba jakoś tam w zeszłym sezonie w H&M-ie. Bardzo fajny materiał i ona sprawdziła mi się idealnie jesienią. Natomiast teraz myślę, że wiosną, latem również będzie fajnie wyglądała, bo to jest materiał taki, no taki fajny, ja go lubię. On jest dodatkiem taki elastanu. Ciężko mi opisać tak słowami, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę patrząc na ten materiał wiecie, o co mi chodzi. Ona jest taka elastyczna, zwiewna, bardzo fajna spódnica. I do tego wybrałam beżowy golf oraz kozaki brązowe, które już mogłyście widzieć. Natomiast całość uzupełniłam swoją kurtką, taką koszulową kurtką polarową typu szaket od H&M w beżowym kolorze. I już ostatnia moja propozycja, no tutaj pojawiło się trochę koloru. Wybrałam swoją różową koszulę, którą kupiłam całkiem niedawno w Zarze. Do tego dobrałam szerokie spodnie typu kuloty w beżowym odcieniu. I całość wykończyłam brązowym, skórzanym paskiem. Myślę, że naprawdę świetnie to wygląda. Oczywiście do takich szerokich spodni świetnie wyglądają buty na wysokim obcasie, bo od razu się wydłużamy. Sylwetka po prostu wydaje się dużo wyższa i bardziej taka wyciągnięta. Natomiast ja tak dla przekory stwierdziłam, że ach nie, myślę, że tutaj będzie fajnie wyglądało takie obuwie na płaskiej podeszwie. Moje buty od firmy Vivaya, one mają taki czubek w szpic, dzięki czemu po prostu one wystają spod tych spodni. Myślę, że naprawdę fajnie to wygląda. No i dzięki temu po prostu stworzyłam taki smart casual look. Mi się on osobiście bardzo spodobał. No i już nie ukrywam, że nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła po kolei zacząć nosić te stylizacje. Thank you.
to są już wszystkie moje propozycje, jakie dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się spodobały tak samo jak i mnie. Zapraszam Was również do śledzenia mojego Instagrama, gdzie pojawi się filmik, w którym oczywiście wrzucę kilka tych moich ulubionych stylizacji w fajnej aranżacji. Więc jeżeli nie śledzicie jeszcze mojego Instagrama, to zachęcam Was serdecznie. Tam znajdziecie również codzienne źródło inspiracji modowych, wnętrzarskich oraz takich lifestyle'owych. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę dzisiaj i zapraszam oczywiście ponownie na kolejny film, który pojawi się w czwartek. Dzięki Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i szczęśliwego pierwszego dnia wiosny. Buziaki, pa pa! Thank you.